Mieliśmy przypominać sobie, składaliśmy się chyba na warsztatę pani Chongmi. To była przed laty. Przed laty. A ty byłeś akurat organizatorem tego? Mhm. Prawda? Tak, tak. No, znana lekarka koreańska. I mistrzyni taoistyczna. Dokładnie. Warsztaty masażu taoistycznego i zarazem medytacji taoistycznej, która porusza energię wewnątrz ja ciała. Ja podziwiam, jak w jej wieku, a ona już wtedy pamiętam miała lata... 64 lata chyba miała, czy coś takiego. Pod 70-tkę poruszała się nie dość, że bardzo sprawnie, to jeszcze była pełni władz umysłowych. Nie tylko, że energetyczna, to jeszcze pani z władz umysłowych. Ciętego dowcipu. To zawdzięcza temu, co robi, czyli swojej pasji, a jednocześnie ciągłemu codziennemu ćwiczeniu. Taoizm to praktyka długowieczności. Dokładnie. Ja akurat w związku z tym, że ćwiczę od lat tai chi i qigong taoistyczny, według przykład właśnie pan Chongmi czy Mantaka, te wszystkie rzeczy u mnie się bardzo dokładnie wiążą i uspełniają. Ba. Część technik, które ćwiczyliśmy, tak naprawdę ćwiczymy również na zajęciach. To, co się tam wykonuje, czyli dzwanie, czy powiedzmy ćwiczenia niektóre związane z rozruszaniem energii musupa, to dokładnie to samo powtarzamy, może nie do końca prawda, tej sekwencji, jak tam było, to powtarzamy dokładnie na zajęciach. Jest to generalnie integralna część. No bo tai chi jest jedną z podstawowych technik ruchowych w tradycyjnej medycynie chińskiej i medycynach pokrewnych, bo dokładnie. Z medycyny chińskiej czerpią przecież inne sąsiednie tradycje medyczne. Jest to sztuka walki. Jest to również sztuka walki, ale jest to w ogromnym stopniu sztuka poruszania energii wewnątrz ciała, ale również rozluźniania bloków, usuwania bloków, bo przecież cała masa chorób zaczyna się od zablokowań, od zastojów energetycznych, a na tym dopiero narastają potem problemy somatyczne, które przenoszą się już na tkanki, na mięśnie, na wiązadła, na stawy, na jakieś złogi w organizmie i tak dalej. Dokładnie, czyli ćwicząc uzyskujesz zdrowe ciało, zdrowy umysł. No tak. Czyli tak zwana Chińczycy zawsze to wiedzieli. Tak zwana rehabilitacja. Nasza tradycja zresztą też nie bez powodu się zawsze mówiło ruch to życie, nie? Dokładnie. Ale zapominamy o tym w tej chwili, siedząc jak matowy przed komputerami. Dobrze, ale komputer to jest pożyteczna rzecz. Dzięki temu można przekazać wiele wiadomości. No tak, tylko nie dla ciała. Niekoniecznie. To jest tak jak w tai chi, wiesz, umiejętność dostosowania się do sytuacji. Właśnie tai chi polega na tym, że niekoniecznie akurat dajesz się sobą podobać. Ba, zachowujesz centrum, czy zachowujesz równowagę. No to jest bardzo ważne zawsze. Co więcej, de facto, jeżeli zachowasz centrum, to ty przyjmujesz kontrolę nad przeciwnikiem, nie nad tobą. Chociaż może mu się czasami wydawać, że jest odwrotnie. No bo i sztuką jest również niekoniecznie atak, ale umiejętność wycofania się, albo po prostu trwania. Albo współpracy. Albo współpracy. No przede wszystkim wykorzystania każdej możliwej energii. W tym rogi energii nawet przeciwnika. Na tym sztuki walki właśnie polegają. Czyli de facto pomagasz przeciwnikowi, wykorzystując jego własną energię, żeby przekonał się, jak jest słaby. No, sięgając do innej tradycji, do buddyzmu, mistrzowie buddy choćby mówią, powinniśmy być wdzięczni naszym wrogom, bo dzięki nim się rozwijamy. Dokładnie. Oni nam dają motywację do rozwoju. Ja dość często przekonuję się na własnym przykładzie. Dzięki temu, że moi, powiedzmy, wrogowie, a tak naprawdę przyjaciele, to gdyby nie oni, nie osiągnęli swoich umiejętności. Także jak najbardziej potwierdzam twoje słowa. To jest prosta, powiedzmy, prawda, o której nikt nie wie, albo ludzie wiedzą, ale de facto nie są przekonani, że to jest coś realnego. Bo to jest tak proste i tak oczywiste. Że się prostych rzeczy się najczęściej nie zauważa. Dokładnie. Nauka trening też polega na prostych technikach, które tak de facto, pomimo, że później się ćwiczy dość wyrafinowane rzeczy, ale te wyrafinowane rzeczy oparte są te najprostsze podstawy. Czyli jak się siedzi, jak się porusza, jak się oddycha. Tak. Co z tego, że wykonuje się, prawda, umie się tysiące ruchów, jak się na przykład nie zna zasady. No zresztą
tego co wiem, ja akurat nie jestem ekspertem, ale niewłaściwie wykonywany trening, ruchy tai chi czy qigongu są w stanie zaszkodzić, bo powodują pewne blokady i tak dalej. Jeśli ktoś nie jest prawidłowo korygowany, tak, w pewnym sensie złe nawyki nabiera. Tak, w pewnym sensie masz rację. Bo dość często ludzie zatrzymują się na tak zwanym etapie rozluźnienia, czyli jakby to powiedzieć, pierwszym etapem treningu tai chi to jest umiejętność rozluźnienia się i powtarzania ruchu. Ale nikt nie pamięta o tym, że dobry, że to ma być ten właściwy ruch, nie? Dokładnie. To ma być ten właściwy ruch, ba, musi być dobrze skorygowany, także masz rację, to musi być we właściwy sposób zharmonizowany, i tutaj jest potrzebny nauczyciel, właściwy nauczyciel. No właśnie, to jest problem dobrych mistrzów, że trzeba tak, czyli z nich jak czerpać. Ułożyć biodra, jak ułożyć barki, to jest pozornie prosta rzecz, jak potem poruszać tak, żeby całe ciało było swobodne, nawet nie rozluźnione. Bo w napięciu musi być równie, w rozluźnieniu napięcie, czyli równowaga. Mamy yin i yang, prawda? Tak jest. Jeżeli przechodzą na siebie płynnie. Jeżeli jesteś za bardzo rozluźniony, też nie jest dobrze. Za bardzo napięty, też nie jesteś dobrze. No, warto kota podglądać, który niby jest rozluźniony, ale w każdej chwili gotowy do skoku. Dokładnie. Także kot to jest bardzo dobry przykład, bo tu jest równowaga, czyli rozluźnienie w napięciu, napięcie w rozluźnieniu, powolność, szybkości, szybkość, powolności, następuje ciągła przemiana, także to jest bardzo dobrym przykładem. I zarazem swoista medytacja, bo jak się patrzy na kota, który siedzi nad dziurą, tak, albo się czai gdzieś na gałęzi, albo wpatruje się w miskę, prawda? No, to widać właśnie, jak on tam jest w sobie, w centrum. Wyczekiwanie na pewną okazję, tak, żeby to, co trzeba dokonać, i potem wycofanie. Tak, okazja, czyli mistrza. Dokładnie. Także, a mistrzów faktem jest mało. Ja mam takie szczęście, że spotkam na swojej drodze dobrych nauczycieli. I jako mam ciągłość, bo nawet pierwszy człowiek, który przyjeżdża, prawda, nawet do Polski dość często, to okazuje się, że on wcześniej uczył się od mistrza Czesionka, który akurat teraz. Bo ważna jest też ta transmisja, linia przekazu cała. Dokładnie. Ba, Koła kiedyś opowiadał, jak to zdarzyło mu się, że jeździ po całych Chinach, próbował dogonić mistrza, niż bywał na warsztatach różnych poza kraju, ale nie mogli się spotkać. Popatrz, jaka dziwna sytuacja. Koła jest w domu w Sydney i co się dzieje? Nagle ktoś puka, a to był mistrz Częsiołan. Ty zobacz, szukał, a nagle pojawił się u niego w domu. Czyli no powiedzmy, tak, czasami człowiek musi czynić dużo wysiłków, żeby to osiągnąć i nagle pojawia się odpowiedni moment, tak? I no, pojawia się nauczyciel. Słynny z wielu tradycji zresztą paradoks tego, że szukamy po całym świecie, a skarb leży pod naszym progiem. Dokładnie. To, co napisał Coelho, to ja wezmę, pamiętam, z różnych opowieści, z różnych kultur. Także to, co napisał Coelho, to jest trochę przekazanie opowieści, która istnieje tak naprawdę w mądrości w różnych kulturach. Opowieści zen. Także ja to odnajdywałem w różnych innych miejscach, to, co napisał Coelho. Dość mądra książka, ale prawda dość powszechnie zdana, ale ludzie mówią, okej, no to fajnie tak jest, ale co to ma do naszego życia, prawda? No. Co to ma do naszego życia? No ma to, że nie doceniamy prostych czynności. Tak. Nie doceniamy prostych czynności, nie doceniamy na przykład jak ćwiczymy, prawda? Ba, nawet jak jemy, nawet jak gotujemy czy potrawę, czy herbatę, to może być to również od alimentacji. No bo problem polega na tym, że my bardzo często nie jesteśmy w momencie tym, kiedy to robimy, tu tylko jesteśmy tak, tylko albo myślimy, rozpamiętujemy, że coś było, albo już myślimy o czymś, co za chwilę będziemy robić. I w związku z tym to, co robimy w tej chwili jest, no, delikatnie mówiąc, na pół gwizdka co najmniej, o ile nie w ogóle byle jak robione, bo zaraz coś dalej biegniemy, albo jeszcze jesteśmy myślami w czymś poprzednim. Zgadza się, to powiedzmy jest i profilaktyki, i powiedzmy medycyny, i kung fu, i sztuki walki, i stylu życia. Naprawdę, stylu życia, tak naprawdę wszystkiego.